감사합니다. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu, Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Bóg żyje. Bóg żyje i byśmy powiedzieli, żyje w pełni, nieustannie żyje w pełni. Pytanie, czy my tak żyjemy, albo w jaki sposób możemy tak żyć. I ta dzisiejsza Ewangelia chce nam pokazać drogę do pełni życia. To pełne życie zaczyna się naszą decyzją. Bez mojego tak nic się w życiu nie dokona. Bez mojej decyzji, bez mojego wyboru i wcielenia tego w życie nic się nie dokona. Ci dwaj, którzy uciekali z Jerozolimy, podjęli taką decyzję na samym końcu tej Ewangelii. Decyzję wracamy do Jerozolimy. Musimy coś zmienić w naszym życiu. Bo oni tam w Jerozolimie podjęli inną decyzję. Trzeba uciekać. Nic tu po nas. Tu zostały zgliszcza. Z naszych marzeń, z naszych oczekiwań, z naszych tęsknot nie ma nic.
a nawet naszych relacji, ponieważ zostawili tych uczniów innych, którzy tam byli. Próbowali jakby spalić za sobą wszystkie mosty. Wracamy. Chodziliśmy za Jezusem 3 lata, działy się różne rzeczy, ale teraz już nie ma żadnej nadziei. I to czasem jest też nasza sytuacja życiowa. I ona się nie zmieni, jeśli ja nie podejmę decyzji. Ale co jest wcześniej? Ano wcześniej to jest działanie Pana Boga. Tego, który zmartwychwstał i który żyje. Jak On to robi? Co chce zrobić z naszym życiem? Ostatecznie to ja podejmuję decyzję. Ja co zrobię z moim życiem? Ale Bóg też ma tu swój udział. I co On próbuje zrobić? Po pierwsze, przybliża się do człowieka. Jezus idzie na śmierć, dlatego że człowiek oddalił się od Boga przez grzech. I okazuje się, że to nie człowiek chce przybliżyć się do Boga, ale to Bóg chce przybliżyć się do człowieka. I to robi. Dwaj uczniowie uciekają z Jerozolimy do Emaus i jakiś wędrowiec przybliża się do nich. Możemy to sobie nawet wyobrazić. Przybliża się i to on ich zaczepia. O czym to rozmawiacie? To, co próbuje zrobić najpierw, to zatrzymać ich. Zatrzymać. I czasem Bóg chce nas zatrzymać w naszym życiowym pędzie, żebyśmy zaczęli myśleć. Żebyśmy zaczęli czuć. Żebyśmy się otrząsnęli z naszego snu. Że niby wszystko mamy pod kontrolą. I że niby wszystko dobrze idzie. On chce nas najpierw zatrzymać. Bez zatrzymania się też się nic nie dokona. Zatrzymuje nas i zaczyna zadawać pytania. O czym to rozmawiacie w drodze? O czym tak myślisz? Za czym tęsknisz? O czym marzysz? Co się wydarzyło w twoim życiu? Co trudnego cię spotkało? A może jaka tragedia? Co się tak naprawdę dzieje u ciebie? To jest pytanie Boga. I oni opowiadają mu, co się stało. Zdziwieni, że on o tym nie wie, bo przecież całe miasto huczało. Ale opowiadają. Bóg chce, byś wypowiedział przed nim to, co ci leży na sercu albo na wątrobie. Bóg tego bardzo chce. Oni mu opowiadają o smutnej historii, o Jezusie, który był wielkim prorokiem, ale na którego się uwzięli jacyś tam uczeni w prawie, faryzeusze. Wierchuszka Jerozolimy, stolicy, wzięła się na niego, ukrzyżowali go i zabili. A myśmy się spodziewali tylu pięknych rzeczy jeszcze, a tu nic. Są smutni z tego powodu, ale mówią coś bardziej trudnego dla nas też. Bo mówią, że niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Że dziś już 3 dzień, jak się to stało, i niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Gdyby tu zrobić kropkę, to te kobiety jakieś takie przerażające. Ale oni ciągną dalej. Mówi, przeraziły nas, bo poszły do grobu i tam pusto. Nie ma w grobie ciała. I mówią, że On żyje. Moi drodzy, to jest ważny moment tej Ewangelii, ponieważ uczniowie są zasmuceni tym, że Jezus umarł, ale zobaczmy, nie uciekają wcale w Wielki Piątek, kiedy On umarł. Uciekają na 3 dzień, czyli dzisiaj, w niedzielę. Śmierć Jezusa ich zasmuciła, ale przeraziło ich to, że On może żyć.
Mój Boże, no to już śmieć, to już jest tragedia. Ale teraz, że on żyje, to już za dużo na nasze biedne głowy. Oni nie uciekają od śmierci. Oni uciekają od życia. Oni uciekają od życia. Ile razy my uciekamy od życia? Że mamy serdecznie dosyć, że się nie będziemy angażować, że mamy dość relacji, bliskości, choć za nimi tęsknimy. Ile razy uciekamy od życia? To jest Ewangelia dla nas. Ucieczka od życia. Życie okazuje się być przerażające. I Bóg próbuje nas z tego pędu zatrzymać i przemienić. I pokazać, że to On jest życiem, a On nie jest przerażający. I najpierw próbuje dotknąć ich umysłu. I mówi, czy Mesjasz nie miał tego cierpieć, by wejść do chwały? Poczynając od Mojżesza przez wszystkich proroków, wykłada im, co w pismach odnosi się do Niego. Próbuje im rozjaśnić umysł. Bo jest cały zasnuty mgłą, tak jak dzisiaj Gdynia. I takim deszczykiem. I że ciężko się cieszyć w taką pogodę. On próbuje to rozjaśnić. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć? Wyjaśnię, o czym im tak naprawdę mówię. O Mesjaszu, o Jezusie? Czyli o sobie samym? Ale oni nie wiedzą, że to jest On. Jezus kiedyś się przedstawił, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. To znaczy, Jezus im opowiada o życiu. Opowiadając im o Mesjaszu, to On im mówi o życiu. Mówi, chłopaki, takie jest życie. Ale śmierć nie ma ostatniego zdania. Jest coś więcej. Jest życie, jest relacja, jest miłość. I tego nikt nie zwycięży. Absolutnie nikt. My, mając czasem głowy zasnute naszymi ludzkimi problemami, nie dostrzegamy tego. Nie widzimy i nie czujemy. Nie rozumiemy i nie czujemy. I Bóg próbuje nam to rozjaśnić. Że życie to coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy, rozwiązywanie problemów, takich czy innych. To jest coś więcej. Coś więcej. I to jest pierwszy krok Jezusa. Rozjaśnia je. Potem prowadzi ich dalej. Dochodzą do wioski. Oni go na siłę wciągają, bo on jakby chciał iść dalej. Działał na umysł, za chwilę zadziała na emocje i zadziała na zmysły. Ponieważ bierze chleb, odmawia błogosławieństwo, łamie i daje im. Macie, jedzcie, posmakujcie. Zobaczcie, jak smakuje życie. Jak smakuje życie? Posmakuj. Życie nie jest po to, żeby o nim myśleć. Tylko. Życie jest po to, żeby je przeżyć, żeby je poczuć, posmakować, widzieć, dotknąć. Po to jest życie. I On ich do tego prowadzi. W tych gestach posiłku. I oni go widzieli, zobaczyli go i nagle im zniknął. I mówią, czy serce nie pałało w nas? Poruszył też emocje. Bóg pragnie dotknąć całego człowieka. Jego umysłu, jego emocji, jego zmysłów, żeby poczuł życie i zaczął żyć. Bo On jest Bogiem żyjących i umarłych. I oni w tej jeszcze godzinie zdecydowali, że wracają. To doświadczenie im wystarczyło, żeby zmienić życie. I ta decyzja jest w naszym ręku. Bóg będzie robił wszystko, co w Jego mocy, żeby nas dotknąć. I tak naprawdę, kończąc to, co chciałem powiedzieć, to życzę nam wszystkim jednego. Żebyśmy pozwolili Bogu dotknąć się do żywego.
żeby dotknął nasze życie, nasze serce, nasz umysł, uczucia i wszystko, czym jesteśmy, żeby dotknął do żywego i przemienił, byśmy byli naprawdę żyjący. Bo Pan prawdziwie zmartwychwstał i żyje.